Moi drodzy, przeżywając naszą uroczystość i przyjmując dary, jakie Pan Bóg ofiarowuje nam w tej mszy świętej, jak już zaznaczył ksiądz kapelan, stajemy wobec niesamowitego daru świętego brata Alberta, którego nie tyle przywołujemy jako patrona tego roku, wspominając setną rocznicę jego innego działania świętości niż tutaj na ziemi, w widzialny sposób, ale przede wszystkim przywołujemy go jako tego, który i tutaj na ziemi, podejmując różne dzieła, które są chociażby kontynuowane i wyrażane tutaj, w tym miejscu, przez siostry Albertynki, a w waszych osobach wspominamy te dziesięciolecia, bo już prawie wiek, kiedy Albertyni i Albertynki znaleźli się tutaj u nas na Pradze, to stajemy wobec tego niesamowitego daru świętości, a więc tej niesamowitej mocy, o której dzisiaj mówi Boże Słowo. Bo przecież Ewangelia, która przywołuje postać tego głuchoniemego i zwraca uwagę na te jakże wymowne słowa Chrystusa, kiedy mówi Efata, to znaczy otwórz się. Uświadamiają nam, że każdy z nas potrzebuje tej wrażliwości i otwartości na to, aby dostrzec to, co jest piękne, to, co jest ważne, to, co jest Boże, to, co jest święte. A to wcale nie jest proste. Bo zasadniczo rzecz biorąc, jeżeli byśmy to porównali chociażby do okna, to bardzo często najpierw korzystamy z doświadczenia życia i pomocy tych, którzy wiedzą, jak spojrzeć przez to swoje okno i na co zwrócić uwagę. I że to okno ich życia jest rzeczywiście otwarte i w nim widać to, co jest najpiękniejsze i najważniejsze, to, co jest Boże. I przecież to jest tak naprawdę jedna również z definicji świętości, pewnego opisania życia świętego brata Alberta. Ale z drugiej strony, kiedy dzisiaj przywołujemy również i ten fragment z Księgi Rodzaju, który najkrócej byśmy powiedzieli, opis grzechu pierworodnego, to odwołując się do tego obrazu okna i tej sytuacji, kiedy człowiek właściwie uczy się tej otwartości na to, co jest Boga, na to, co Pan Bóg nam ofiarowuje w naszym życiu, w życiu drugiego człowieka, w tym, co nas otacza, na czym polegał problem, który sprowokował szatan? Polegał na tym, że on stanął wobec człowieka i mówi człowiekowi, ty nie szukaj tego, co Pan Bóg chce tobie powiedzieć. Ty szukaj tego, co zrobić, żeby być jak Bóg. Jeżeli byśmy odwołali się do tego cudownego określenia brata Alberta, brat naszego Boga, to szatan stanął przy rodzicach pierwszych i powiedział, ja wam pomogę być dziećmi Boga i nie wskażę wam, gdzie spojrzeć, co zrobić, w jaki sposób przeżyć swoje sprawy, żebyście jako dzieci Boga byli szczęśliwi. Ale stanął i powiedział, ja wam chcę pomóc, żebyście byli jak bogowie. I to jest cała wielka szansa, ale i wielkie wyzwanie brata Alberta, abyśmy każdy z nas dzisiaj przeżywając ten dzień potrafił być bratem Boga, dzieckiem Boga. Bo z tego będzie wynikała ta wielka tajemnica, którą również przeżywamy właśnie dzisiaj z okazji Dnia Chorego. I biorąc pod uwagę to miejsce i posługę sióstr Albertynek, szczególnie w tym miejscu, dnia, kiedy dziękujemy za ludzi, którzy niosą w sobie wrażliwość na drugiego człowieka, którzy mają tak otwarte swoje serca, mają tak otwarte swoje oczy i swoje uszy, że potrafią usłyszeć, potrafią zobaczyć, potrafią poczuć tego człowieka, który niesie dary Boga, ale sam nie potrafi ich nieraz unieść. Jakże ważne jest, żeby stanął obok ktoś,
kto powie, ja ci pomogę. Żeby stanął ktoś, kto powie, ja też to zauważyłem i chcę uszanować to, co ty niesiesz. Razem to będziemy nieść. Po to, abyś potrafił to przeżyć, po to również, aby ci ulżyć w tym, po to, abyś przede wszystkim nie zwątpił, że w tym wszystkim jesteś zawsze z Panem Bogiem. To jest przecież również tajemnica właśnie tego dnia. I to jest również ten szczególny moment, kiedy dziękując tym, którzy troszczą się, opiekują, przede wszystkim chcemy być razem z tymi, którzy oczekują tej naszej wrażliwości. Oczekują tego, żebyśmy byli braćmi, siostrami Boga, jako ci, którzy dostrzegą największą wartość życia, dobra, miłości, którzy tę wartość będą starali się obronić, rozwinąć, udoskonalić, a na pewno, którzy pomogą, aby ten dar od Boga był przez człowieka zawsze szanowany. I dzisiaj, kiedy wsłuchujemy się w te słowa, to nie zapomnijmy również o tym bardzo szczególnym określeniu, które w Ewangelii się pojawiło. Kiedy Pan Bóg, kiedy Chrystus uzdrowił tego przyprowadzonego głuchoniemego, to Marek zaznacza, że otworzyły się jego uszy i więzy języka się rozwiązały. I wszystko jest jasne. Ale dodaje, i mógł prawidłowo mówić. To nie chodziło tylko o to, że coś się wydarzyło, jakoś się stało. To sprawiło, że rzeczywiście on odzyskał pełną zdolność życia, a jednocześnie wielkie zaproszenie, aby poprzez swoje życie być dalej znakiem i świadkiem tego, co Pan Bóg jemu uczynił i tego, co on powinien zanieść drugiemu człowiekowi. I to jest ta wielka zachęta dla nas, abyśmy przywołując postać świętego brata Alberta, ale właśnie również to dzisiejsze słowo, potrafili z całą wrażliwością stanąć wobec Pana Boga, dziękując za to, że tyle darów nam ofiarował. Dziękując jako ci, którzy pielęgnują potrzebujących, chorych, starszych, za mądrość właściwych sposobów leczenia i opieki, za wytrwałość, za tę wrażliwość serca, która sprawia, że na twarzy nikt nie uśmiech. A biorąc pod uwagę was, moje drogie, które tutaj mieszkacie w tym domu i które każdego dnia doświadczacie tej troski, opieki, pielęgnowania, życzę wam, abyście zawsze potrafiły mieć w swoim sercu pokój, że tutaj to jest to miejsce, w którym Chrystus zawsze jest, do którego zawsze jesteście przyprowadzane i w którym są ludzie, którzy spotykając Chrystusa zawsze potrafią otworzyć i pomóc drugiemu człowiekowi zobaczyć, przeżyć dar Bożego życia.